Anielskie przesłanie od wróżek. Karty anielskie, które są na ten tydzień, od poniedziałku do niedzieli. Niech przemówią dzisiaj anioły. Zobaczmy, jakie nowe myśli, impulsy przekażą nam anioły i archanioły. Witam serdecznie wszystkich kochanych subskrybentów i nowych widzów, którzy dzisiaj właśnie znaleźli mój kanał. Zasubskrybujcie mój kanał od razu, dziś, byście ze mną zostali, byście oglądali cały czas nowe filmiki z różnymi wróżbami. Zapraszam Was. Oczywiście zapraszam Was również do lajkowania i komentowania moich filmików. Oraz na wróżby indywidualne, jeśli macie taką potrzebę, napiszcie mi e-maila, a ja odpiszę Wam, jakie są warunki wróżb indywidualnych. Zapraszam serdecznie, mój adres e-mailowy znajdą Państwo w filmiku, pod filmikiem i w komentarzach. Kochani, jaką kartę dzisiaj wyciągnęłam z pliku stali kart magiczne przesłanie od wróżek? Przyjrzyjmy się temu aniołkowi, który siedzi w pięknym ogrodzie, przypatruje się trawie, przyrodzie. Kolor zielony mówi o nadziei. Karta nazywa się otwórz się na prawdziwe uczucia. Otwórz się na swoje prawdziwe uczucia. Bądź wobec siebie szczery, ponieważ tylko Ty wiesz, czego naprawdę pragniesz. Czyli posłuchajcie swojego głosu. Bądźcie ze sobą szczerzy. Usłyszcie głos swojego serca, swojej duszy. Przeczytajmy, co napisała autorka książeczki do tej talii kart. Otwórz się na swoje prawdziwe uczucia. Bądź wobec siebie szczery, ponieważ tylko Ty wiesz, czego naprawdę pragniesz. Ta karta wskazuje, że coś przed sobą ukrywasz. Co to jest? Twoje emocje są prawdziwe i właściwe i starają się zwrócić na siebie Twoją uwagę. Zaakceptuj swoje najskrytsze uczucia. Szczerość wobec samego siebie nie może Ci zaszkodzić. Twoje prawdziwe emocje to kompas, który wskazuje Ci najlepszy kierunek, prowadząc Cię do odpowiedzi, których poszukujesz. Uwierz, że wszystkie zmiany przebiegną w sposób harmonijny. Nigdy nie pożałujesz, że otworzyłeś się na swoje prawdziwe uczucia. Dodatkowe znaczenie tej karty. Pozwól innym ludziom poznać prawdziwego Ciebie. Zachowaj swoją integralność, podążając właściwą ścieżką. Bądź sobą. Zmierz się z własnym lękiem, z podniesionym czołem. Czyli nie blokuj swoich prawdziwych uczuć. Nie miej lęków, oczyść lęki, blokady. Nie zamykaj się na szczęście i bądź wierna swoim własnym odczuciom, potrzebom. Mów o tych uczuciach, co potrzebujesz, mów. Teraz anielskie klucze uzupełniające. Proś, a będzie Ci dane. Czyli proś anioły, archanioły, Wszechświat, Opatrzność Bożą o wszystko, czego pragniesz. Zaufaj swoim uczuciom. Patrzcie, jaka podobna karta
z innej talii. Zaufaj swoim uczuciom, otwórz się na swoje prawdziwe uczucia. Zobaczcie, jak rezonuje tutaj już nawet ta talia kart z inną kartą anielską. Porzuć troski. Czyli to, że masz ciągłe troski, obiekcje, negatywne myśli, to powoduje, że blokujesz prawdziwe swoje szczęście i zamykasz się na uczucia, na miłość. Oczyść te blokady, oczyść te lęki. Postaraj się otworzyć czakrę serca na nową miłość, na prawdziwe uczucie, na emocje. Tego Ci życzę wraz z aniołami. Do usłyszenia już wkrótce.